metal i ciężki rock popłynął szalonym strumieniem brzmienia ze sceny Teatru Starego w Bolesławcu. Słuchając, słucha się dobrego, fajnego metalu melodyjnego o bardzo pozytywnym przesłaniu. Wbrew pozorom można byłoby się wydawać, że jest to przesłanie zła, ale słuchając teksty jest to przesłanie dobra. W sobotę 9 listopada zagrał drugi Hardcore Festival, czyli bolesławiecki przegląd kapel garażowych. Dojechało do nas 7 kapel, jedna kapela niestety nie dojechała, ponieważ popsuł im się samochód w Poznaniu i nie dojadą do nas. Bardzo z tego powodu ubolewamy, natomiast pozostałe kapele, które były zakwalifikowane do przeglądu, są uczestniczyły w próbach i czekają teraz spokojnie na swój występ. Dopiero zeszliśmy ze sceny, dalej jestem tak strasznie zdyszany, ale jestem pełen energii i całkiem szczęśliwy i tak naprawdę wynik konkursu mnie nie interesuje. Sala daje radę, nagłośnienie ok, mogłoby być troszeczkę więcej ludzi, ale nie narzekajmy, jest wszystko w porządku. Dzięki Bogu wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Pan Bóg nam w tym roku bardzo, bardzo fajnie też pobłogosławił i w ludziach, którzy przyszli z pomocą w organizowaniu tego festiwalu, ale także i w tych młodych ludziach, którzy przyjechali do Bolesławca, by pokazać swoje zdolności muzyczne. Cały ten swój dorobek artystyczny, który gdzieś przez wiele miesięcy, niejednokrotnie przez wiele lat ukrywali, powiedzmy tak w cudzysłowie, w podziemiach garaży. Zespoły, które grają ciężką muzykę, wciąż powtarzają, że takich konkursów jest za mało i z wielką chęcią przyjechały na Hardcore Festival do Bolesławca. Przede wszystkim, no wiadomo, metal i w ogóle ciężka muzyka jest troszeczkę spychana na margines. Jest trochę fanów, ale mimo wszystko dalej jest to muzyka niszowa. A no, nie da się ukryć, że mało komu, nie wiem, się opłaca, czy chce w ogóle organizować tego typu imprezy. I jeżeli chodzi o taką typową, że z ciężkim graniem, no to niewiele takich imprez, że tylko nastawione na właśnie mocne brzmienia. Bardzo fajnie, że jest taka okazja, żeby po prostu się pokazać jakoś w szerszej publiczności. Jeszcze do tego jury, które no, wie o co chodzi. A jury rzeczywiście wiedziało o co chodzi, bo zasiedli w nim weterani rocka, zespół Proletariat i bolesławiecki muzyk z zespołu Mercedes Band. Już po kilku występach jury nie kryło zadowolenia. Mam bardzo pozytywne odczucia, fajne kapele, fajni ludzie. Bardzo się cieszę, że w ogóle ludzie jeszcze chcą się bawić w to, brać udział w konkursach, grać. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Rozstrzał stylowo, że tak powiem, jest dość duży, od bluesa po ostre łojenie. No myślę, że kogoś wybierzemy, no, będzie parę pewnie niespodzianek, no zobaczymy. Ale ogólnie ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyż uważam, że po prostu takich imprez powinno być jak najwięcej i no, oby tak dalej. Nie możemy zdradzać, ale są jakieś typy na pewno. Zresztą między sobą nawet jeszcze w tej chwili nie ustalaliśmy kto, co i jak, ale po naszych minach widać podczas słuchania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, a wspólnie coś ustalimy na pewno, kłótni nie będzie. Zespoły, które wzięły udział w przeglądzie jako trzeci utwór, musiały wykonać cover dowolnego utworu Proletariatu. Zespół Proletariat ma świetne kawałki i właściwie nie mogliśmy wybrać, ponieważ tyle było fajnych, ale wybraliśmy ten i bardzo fajnie się to grało, bo to jest naprawdę dobra piosenka. Zostajemy też na koncercie Proletariatu, będziemy słuchać, bo fajny zespół, także cieszymy się, że mogli nas oceniać. Ciary mi troszeczkę przechodzą, bo zupełnie nie jest on w nie swoim wykonaniu. Utwory brzmią inaczej, no. Lepiej, gorzej, ale na pewno inaczej, no. Właśnie słyszę i jest fajnie. Kiedy zszedł menadżer podczas koncertu jednego z zespołów, był w szoku. Tomek był w szoku, mówił po pierwsze, że ktoś odważył się z księży pociągnąć organizowanie czegoś takiego, a po drugie jakością wykonywanej muzyki przez młodych ludzi. Die!
przeglądzie zwyciężył zespół z Lubania All Lies Reserved. Drugie miejsce wygrał swoją muzyką Black Hello z Polkowic. Trzecie miejsce zdobył ubiegłoroczny zwycięzca Holograus z Bolesławca. Organizatorzy imprezy to parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu. Finałowym koncertem był występ zespołu Proletariat. Yeah!